Za chwilę rozpocznie się msza święta, po niej odsłonięcie pomnika przed remizą. Czym jest patriotyzm, czym jest obrona ojczyzny i czym jest miłość ojczyzny i miłość Boga. Amen. Zmarłych w czasie ostatniej wojny, aby ich cierpienie zawsze stanowiło przeciwwagę zła dreczącego nasze pokolenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych, którzy w czasie ostatniej wojny stracili życie, aby otrzymali pokój wieczny. Ciebie prosimy. Pani Wrześniowej w 1939 roku dzielnie walczyli w obronie Rzeczypospolitej, startując z lotniska polowego w Klimontowie. Ciebie prosimy. Za wygłoszone Słowo Boże. Myślę, że możemy podziękować księdzu proboszczowi brawami. Pomnika 24 Eskadry Rozpoznawczej. Za chwilę nastąpi wciągnięcie flagi państwowej i odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
Proszę o zabranie głosu burmistrza gminy i miasta Proszowice, pana Grzegorza Cichego. Szanowni Państwo, z wielką radością za chwilę powitam uczestników tej niezwykłej uroczystości. Z całego serca gorąco witam wszystkich przybyłych. Witam kombatantów, żołnierzy Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, tak liczne delegacje wielu instytucji. Witam i dziękuję za odprawienie mszy świętej i wygłoszone Słowo Boże księdza proboszcza Wiktora Mętla. Pozwólcie, że w imieniu Komitetu Budowy Pomnika Lotników oraz społeczności mieszkańców gminy i miasta Proszowice słowa powitania skieruję do naszych wspaniałych gości. Witam wicewojewodę małopolskiego Ryszarda Pagacza. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Bukowca. Jest z nami inspektor sił powietrznych w dowództwie generalnym rodzaju sił zbrojnych, dowódca 8 bazy lotnictwa transportowego z Balic, pułkownik pilot Paweł Bigos. Cieszę się z obecności szefa sekcji wychowawczej 8 bazy lotnictwa transportowego majora Dariusza Balickiego wraz z żołnierzami. Serdecznie witam kompanię reprezentacyjną oraz orkiestrę wojskową z Krakowa. Witam prezesa Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, pułkownika pilota Stanisława Wojdyłę. Serdecznie witam rodzinę pilota Aleksandra Rudego, pilota Karasia zestrzelonego nad Orawą, syna Tadeusza Rudeckiego i wnuczki. Witamy serdecznie. Witam naczelnika oddziału Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie doktora Macieja Korkucia. Jest z nami zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie doktor habilitowany Krzysztof Mroczkowski. Pozwólcie Państwo, że w szczególny sposób powitam kombatantów, weteranów, żołnierzy Armii Krajowej, mieszkańca Klimontowa, żołnierza Armii AK, Armii Krajowej, więźnia sowieckiego łagru Tadeusza Sokoła. Witam prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Ryszarda Hećko. Witam przedstawicieli 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Obszar Południowy w Krakowie. Witam Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat Rejonowy Maria i prezes Józef Belski jest z nami, z Kazimierzy Wielkiej. Witam przedstawiciela gminy Koniusza i prezesa Związku Kombatantów z gminy Koniusza, panią Teresę Zastawną. Witam i cieszę się z obecności Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Witam prezesa Leszka Mańkowskiego. Witam naszego mieszkańca, kapitana Olafa Łacha. Witam komendanta powiatowego Policji w Proszowicach, inspektora Pawła Piętkę. Witam zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach, brygadiera Bogusława Skowrona. Witam samorządowców, starostę powiatu proszowickiego Grzegorza Pióro, radnych powiatu proszowickiego. Witam burmistrza zaprzyjaźnionej gminy Opatowiec, Sławomira Kowalczyka. Serdecznie witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Proszowicach Krzysztofa Wojtusika wraz z radnymi. Proszę Państwa, witam również obecnych dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, a zwłaszcza delegację Szkoły Podstawowej imienia Armii Kraków z Rzębocina oraz panią dyrektor Elżbietę Kocierz i grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie.
Witam serdecznie panie i panów sołtysów, przewodniczących zarządu osiedli. Witam przedstawicieli instytucji, zakładów pracy, prezesów gminnych spółek gminy i miasta Proszowice, prezesów organizacji społecznych, delegacje przybyłe na nasze święto, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Proszowice na czele z komendantem gminnym OSP Andrzejem Olendrem. Witam pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach, mojego zastępcy Zbigniewa Nowaka, kierownika Wydziału Infrastruktury Planowania i Inwestycji Zbigniewa Kotlarza. Witam liczne poczty sztandarowe, witam dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach z pracownikami, panią dyrektor Danutę Budzką. Chcę podziękować za obecność Błękitnej Soli z Klimontowa, Orkiestry Dęte i Florian z Kościelca, Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnego Bojowe Schrony Proszowice za uświetnienie naszej uroczystości. Chcę powitać i podziękować licznym przedsiębiorcom, którzy pomogli, wsparli naszą inicjatywę budowy pomnika lotników. Tych firm i instytucji jest dosyć dużo. Na koniec uroczystości te firmy otrzymają podziękowania, ale w sposób szczególny proszę o gorące dla nich brawa. Proszę państwa, myślę, że ostatnie osoby do powitania, ale nie ostatnie w działaniu. Chcę wymienić tych, którzy pracowali bezpośrednio przy pomniku lotników 24 Eskadry. Przewodnicząca Komitetu Elżbieta Moskowszenko. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Klimontowie. To koło zdobyło grant z Fundacji Orlen i ten grant przyczynił się do tego, że ten pomnik zaczął być budowany. Aneta Kotyza. Radny Rady Miejskiej, radny Klimontowa Szczeniawy Mieczysław Krzynówek. Sołtys Klimontowa Joanna Piwowarska. Prezes OSP w Klimontowie Grzegorz Piwowarski. W ich osobach witam wszystkie panie z KGW, druhów OSP, Radę Sołecką Klimontowa. Witam serdecznie autora projektu pomnika, doktora Kamila Moskowczenkę z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jeszcze raz, proszę państwa, jest dużo gości, być może kogoś pominąłem, najmocniej przepraszam, ale witam przedstawicieli wszystkich instytucji, które działają, kombatantów, emerytów, wszystkie straże pożarne, tak liczne poczty sztandarowe. Jeszcze raz z całego serca dziękuję za obecność. I proszę naszego prowadzącego, Krystiana Chytrosia, o kontynuowanie uroczystości. Dziękuję panie burmistrzu za zabranie głosu, a teraz proszę doktora habilitowanego Krzysztofa Mroczkowskiego, zastępcę dyrektora do spraw naukowych Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, o przedstawienie krótkiej historii 24 SK kadry. Szanowni państwo, zebrani goście, zebrani włodarze okoliczni i miejscowi. 1 września to dzień, w którym pójdziemy do szkoły, zatem ja, młodzieży, jakże liczę do zebranej, oszczędzę 1,5-godzinnego wykładu. Mam taki zwyczaj, proszę państwa, jak się rozgadam, trudno mi przerwać. Natomiast temat 24 eskadry. Warto by zacząć od słów troszeczkę będących taką mieszanką zazdrości, uznania i takiego głębokiego żalu, bo przedwojenni ułani śpiewali o lotnikach, że lotnicy to są dranie, bo z panienek robią panie. Oczywiście, piękny granatowy mundur, każdy chciał być lotnikiem, bez względu na to, czy była to służba naziemna, czy służba w przestrzeni, czy nawigator, czy pilot. To była elita elit. Elita, która kończyła szkoły wojskowe. Pamiętajcie państwo o tym, że w 1938 roku, żeby dostać się do Węblina, trzeba było już mieć doświadczenie lotnicze.
i zmierzyć się z blisko 5000 innych kandydatów. Przyjmowano niespełna ponad setkę. Te chłopaki stanowiły coś nieprawdopodobnego. Element odbudowanego w 1918 roku lotnictwa. Lotnictwa poklejonego z niepasujących kawałków. Lotnictwa borykającego się z kłopotami dowódczymi, proceduralnymi, z kłopotami przede wszystkim sprzętowymi. Nic nowego pod słońcem, jakby powiedział klasyk. Proszę Państwa, ale pamiętajmy o tym, że nim tutaj w kwietniu 1939 roku pojawiła się pierwsza grupa żołnierzy, którzy chodzili sobie po okolicznych polach, oglądali te pola i wpadli na taki pomysł, będzie tutaj lotnisko. Dlaczego to będzie lotnisko? Proszę Państwa, wojna nie była przesądzona. Wojna w 1939 roku nadciągała ciemnymi, takimi stalowymi chmurami, jak dziś, nad Europę i trzeba było się do niej przygotować. I pewien kapitan w sztabie w Warszawie wpadł na pomysł, że obrona lotnisk nie ma najmniejszego sensu. Nie da się bronić lotniska. Ale nie możemy dopuścić do tego, żeby te nasze skromne siły lotnicze zostały zniszczone, unicestwione tuż na ziemi, jeszcze przed tym, jak wzniosą się w powietrze. Dlatego należało rozprowadzić lotnictwo na lotniska polowe. Historia była dosyć sprytnie pomyślana, bo za całość tej operacji było odpowiedzialne Ministerstwo Rolnictwa. Wysyłano sobie panów w garniturach, którzy przyjeżdżali do majątków i mówili do dziedziców, właścicieli, proszę pana, pan tam pod lasem albo pod taką linią drzew ma takie duże pole, to jest taki ugór, tam nic nie rośnie, czy to jest panu bardzo potrzebne? No nie, bo wie pan, bo my byśmy chcieli tutaj zorganizować eksperymentalną hodowlę na przykład koniczyny na potrzeby wojska. Dobrze, Ministerstwo Rolnictwa płaciło, a zespoły pod dowództwem między innymi kapitana Mrówki wyznaczały lotniska polowe. 28 sierpnia 1939 roku, gdy drugi pułk lotniczy został nie tyle rozwiązany, co przeformowany w układ już wojenny, 24 eskadra, te karasie z taką charakterystyczną postacią koziołka na kwadracie, wylądowały tu. Od kwietnia tu się nic nie działo, ale lądowisko zostało wyznaczone. Ten podzespół, ten właściwie fragment lotnictwa, najpierw Armii Kraków, później lotnictwa Armii Lublin, znalazł się tutaj całkowicie nieprzypadkiem. Zdawano sobie sprawę z tego, że Kraków będzie bombardowany, może być niszczony, należy te załogi po prostu w gościnnej tutaj proszowickiej ziemi schować. Schowanie się udało już 1 września. Poleciano na lot bojowy, 2 września pierwszy właściwie poważny lot bojowy w kierunku Częstochowy. No i cóż po nich dzisiaj zostało? No, kilkadziesiąt dokumentów w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego. Parę opracowań historycznych, które zapewne Państwo znacie, jeżeli nie, zapraszam do naszej biblioteki i archiwum. Trochę pamiątek po tych lotnikach w naszych zbiorach i jako człowiek, który zajmuje się zawodowo utrzymaniem pamięci o lotnictwie polskim, nie tak jak wy, muszę przyznać tutaj taka mała dygresja, że ja bardzo wam zazdroszczę, ponieważ dla mnie to jest praca codzienna. Przychodzę, siadam za biurkiem, za komputerem i grzebie się w tej polskiej historii. Natomiast wy to robicie z tym takim zapałem, o którym ja już trochę zapomniałem. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem tutaj, że my jako Muzeum Lotnictwa zajmujemy się w sposób zawodowy zachowaniem pamięci o polskich skrzydłach. Wy tutaj w Klimontowie, budując ten pomnik, zrealizowaliście taki jeden z moich apeli, który kiedyś w jednej ze swoich książek napisałem na jej zakończeniu, że mam nadzieję, że kiedyś nie tylko będzie Muzeum Lotnictwa Polskiego, ale będzie takie wielkie muzeum terenowe, muzeum punktów ukazujących wielką, tragiczną, czasem zabawną historię polskich skrzydeł. Jednym z takich punktów właśnie jest Klimontów. Bardzo się cieszę, proszę Państwa, z tego, że mam okazję tu dzisiaj być.
A kończąc narrację 24 eskadrze, dwóch poległo we wrześniu, trzeci uratował się cudem, przesiedział wojnę w niewoli. Pozostali poszli na wojenną tułaczkę po 17 września. A pamiętajmy o tym, że Rzeczpospolita już od pierwszego walczyła z dwoma wrogami, a od 17 z trzema. Tak, proszę Państwa, bo niewielu z nas pamięta, że 1 września uderzyły na nas armie dwóch państw. III Rzeszy i I Republiki Słowackiej. 17 dołączył do tego Związek Sowiecki. W sytuacji, kiedy i Herkules nie poradzi kontra wielu, te chłopaki wycofywały się w kierunku Rumunii. Ja parę lat temu miałem okazję być na lotnisku w Czerniowcach, dzisiaj na terenie Ukrainy, wówczas na terenie Rumunii. I tam, wiecie Państwo, jest mała taka informacja, że było to jedno z lotnisk, gdzie tutaj w 1939 roku znaleźli się również lotnicy tej eskadry. A potem, proszę Państwa, śpią snem wiecznym od Orawy po Morze Północne. 80 parę lat później, po tych wydarzeniach, stoimy tutaj w miejscu nieodległym od tego lądowiska i ich wspominamy. Ja zapraszam Państwa serdecznie do Muzeum Lotnictwa Polskiego, aby zapoznać się bliżej z dziejami tej eskadry. Nie chcę Was zanudzać przydługim wykładem. Dziękuję Państwu za zaproszenie nas jako organizatorów tego życia lotniczego w Krakowie, tu do Klimontowa, byśmy mogli razem z Państwem uczestniczyć w święcie upamiętnienia wyjątkowych chłopaków z drugiego pułku lotniczego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę o zabranie głosu pana Ryszarda Pagacza, wicewojewodę małopolskiego. Panie pośle, panie starosto, panie burmistrzu, wszyscy drodzy samorządowcy, panowie oficerowie, żołnierze Wojska Polskiego i wszyscy drodzy państwo, tak licznie zebrani tutaj na tej wyjątkowej, pięknej uroczystości. Ta uroczystość odbywa się w przededniu wybuchu II wojny światowej. Dla nas, Polaków, to pamięć i obowiązek. Obowiązek pamięci. Dla wielu z nas, dla wielu naszych Polaków, którzy byli przed nami, świat się zatrzymał, dla wielu się skończył. Blisko 6 milionów według różnych obliczeń straciło życie, przeszło przez obozy. I ich życie i życie rodzin zmieniło się na zawsze. Polska zmieniła się w granicach. Dlatego jest naszym obowiązkiem dzisiaj żyjącym przypominać bohaterstwo żołnierza polskiego i dzisiaj w tych okolicznościach, kiedy na szczęście nie zagraża nam bezpośrednio nieprzyjaciel, to jednak, jak mówi łacińska maksyma, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Pokój nie jest dany raz na zawsze i musimy mieć świadomość. I dziękuję dowódcom, że Wojsko Polskie jest gotowe. Jest gotowe bronić nas, dawać nam poczucie bezpieczeństwa, żebyśmy mogli pracować, rozwijać się i tworzyć naszą niepodległą ojczyznę. Szanowni Państwo, to naprawdę dla mnie wielki zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tak pięknym zgromadzeniu. To, że jest Was tutaj tylu, świadczy o tym, że miłość do ojczyzny jest do Was, że chcieliście przyjść, pomimo nie najlepszej pogody. Ale pozwólcie, że szczególne słowa podziękowania skieruję do Koła Gospodyń Wiejskich, bo jak czytam, to ich inicjatywa była pierwszą, żeby ten pomnik powstał. Oczywiście przy aprobacie władz i Wam również wszystkim bardzo dziękuję za zrozumienie, za to patriotyczne podejście do tego naszego obowiązku. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że ta uroczystość ma miejsce. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia kilka słów. Wszystkiego najlepszego życzę wszystkim. Dziękujemy panie wojewodo. Teraz prosimy o zabranie głosu pana posła Stanisława Bukowca.
czcigodny księże, panie wojewodo, panie starosto, oficerowie, kombatanci, żołnierze, strażacy, szanowni państwo, uczestnicy tej wspaniałej, patriotycznej uroczystości. Na zakończenie programu artystycznego w wykonaniu dzieci pojawił się napis "Pamiętamy". To ważne słowo. Słowo, które przekazują dzieci, a które realizujemy my wszyscy, stojąc przy pomniku żołnierzy, lotników z czasów II wojny światowej. Miesiąc sierpień, miesiąc wrzesień to miesiące szczególne dla polskiej historii. Wspominamy powstańców warszawskich. Za kilka dni będziemy wspominać tych, którzy 1 września 1939 roku walczyli w obronie naszej ojczyzny. 17 września będziemy wspominać tych, którzy zostali zdradziecko napadnięci przez Sowietów i tych, którzy zginęli w strasznych obozach na wschodzie. Ale często w naszej pamięci historycznej mówimy o rzeczach odległych, mówimy o symbolach, o bohaterach, którzy są nam znani z kart książek czy z przekazów medialnych. Istotą jest to, żebyśmy pamiętali o tych, którzy byli związani z naszą małą ojczyzną. I to jest właśnie bardzo szlachetne, że organizatorzy tego pomysłu, aby uhonorować lotników z 24 eskadry, właśnie wrócili do tych osób. Przypominają o tych, którzy tutaj bronili tej ziemi, ziemi proszowickiej, ale również Krakowa i innych regionów naszego kraju. Bronili przed najeźdźcą, bronili przed hitlerowskimi Niemcami. Chciałbym tych wszystkim, zarówno bohaterom tamtych lat, jak i tym, którzy kultywują tą pamięć, którzy tą pamięć przywołują, oddać cześć i szacunek. Dziękuję inicjatorom, dziękuję tym, którzy realizują właśnie tutaj w Klimontowie, w Proszowicach, tą bardzo ważną ideę zamykającą się w słowie "pamiętamy". Cześć i chwała bohaterom. Głos zabierze dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach, pułkownik pilot Paweł Bigos. Panie wojewodo, panie pośle, panie burmistrzu, panie, panowie oficerowie, żołnierze, kombatanci, weterani. Jestem zaszczycony obecnością na tej pięknej i wzniosłej uroczystości odsłonięcia pomnika lotników 24 Eskadry Rozpoznawczej Armii Kraków. Jako żołnierz lotnik chciałbym serdecznie podziękować za pamięć o naszych poprzednikach broniących polskiego nieba w tamtym trudnym i tragicznym niestety czasie. Za chwilę podczas apelu pamięci będziemy przywoływać nazwiska poległych w czasie II wojny światowej lotników, którzy walką z hitlerowskim najeźdźcą rozpoczynali w 24 Eskadrze Rozpoznawczej, a później służąc ojczyźnie, na obczyźnie oddali za nią to, co mieli najcenniejsze, własne życie. Miłość żąda ofiary. Są to słowa, które umieszczone były na sztandarze polskich sił na Zachodzie. Bohaterstwo, poświęcenie, a w konsekwencji ofiara własnego życia złożona przez lotników 24 Eskadry Rozpoznawczej stawia ich w pierwszym szeregu żołnierzy, którzy za cenę własnej krwi dowiedli prawdziwości tej dewizy. Szanowni Państwo, w imieniu lotników całego stanu osobowego 8 Bazy Lotnictwa Transportowego imienia pułkownika Stanisława Jakuba Skarżyńskiego jeszcze raz dziękuję organizatorom, fundatorom i wszystkim zaangażowanym w tę wspaniałą inicjatywę wystawienia pomnika lotnikom 24 Eskadry Rozpoznawczej za pamięć, wdzięczność i szacunek okazany bohaterskim żołnierzom polskim, którzy polegli w czasie II wojny światowej.
Pozwolicie, Szanowni Państwo, że odczytam list skierowany od Inspektora Sił Powietrznych pana generała dywizji pilota Jacka Pszczoły. Burmistrz miasta i gminy Proszowice, koło gospodyń wiejskich w Klimontowie, Komitet Budowy Pomnika Lotników Klimontowych. Szanowni Państwo, z okazji uroczystości odsłonięcia pomnika lotników 24. Eskadry Rozpoznawczej Armii Kraków składam na Państwa ręce gratulacje i słowa uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt. Pamięć, gdy zabraknie świadków historii, jest większym wyzwaniem, wymaga większej determinacji i zaangażowania. Wierzę, że odsłonięcie pomnika lotników 24. Eskadry Rozpoznawczej Armii Kraków pozwoli przybliżyć sylwetki lotników, którzy w 1939 roku wykonywali loty rozpoznawcze i bojowe z lotniska polowego w Klimontowie w obronie naszej ojczyzny. Pragnę wyrazić swoje uznanie za osobiste zaangażowanie i poświęcenie wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego przedsięwzięcia. Z pewnością będzie to ono nie tylko chwilą wspomnień i zadumy, ale żywą lekcją historii i patriotyzmu dla młodego pokolenia. Wszystkim zaangażowanym w jej realizację życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a kolejne podejmowane przez Państwa inicjatywy niech przynoszą sukcesy i satysfakcję dobrze spełnionego obowiązku wobec ojczyzny. Inspektor Sił Powietrznych, generał dywizji pilot Jacek Pszczoła. Dziękuję bardzo za uwagę. Głos zabierze dr Maciej Korkuć, naczelnik oddziałowego upamiętnienia walki męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie. Panie wojewodo, księdze proboszczu, panowie burmistrzowie, starosto, żołnierze, oficerowie, szanowni państwo, jest mi niezwykle miło, że możemy się spotkać w takim miejscu po to, aby upamiętnić tych, którzy oddali życie w walce nie tylko o wolność Polski, w walce o wolność Europy, w walce o wolny świat, w walce przeciw totalitarnemu zniewoleniu. Z tyłu tego pomnika jest wypisane szereg nazwisk ludzi, którzy tutaj w Klimontowie zaczynali swój szlak bojowy w czasie II wojny światowej i później znaczyli go nie słowami, bo nam łatwo mówić, ale prawdziwym poświęceniem w walce o wolność. Właśnie w walce o wolność nie tylko Polski, ale i innych narodów. Poświęceniem krwią i śmiercią. Europa nie zawsze o tym pamięta. I dzisiaj powinniśmy być gotowi do tego, żeby tej Europie o tym przypominać. Z dumą, że nasi żołnierze, żołnierze Wojska Polskiego walczyli o wolność całego kontynentu i o wolny świat. Żebyśmy to przypominali, potrzebujemy sami o tym pamiętać. Nie tak ogólnie, ale konkretnie, o konkretnych ludziach. Chciałbym bardzo, aby wszyscy mieszkańcy Klimontowa, również ci młodzi, którzy będą przychodzić pod ten pomnik, stawali się ambasadorami tej pamięci, którą przypomnieli w czasie tego miłego przedstawienia, jakie widzieliśmy po mszy. Chciałbym prosić o to młodych ludzi, żeby przychodząc tutaj czasem, oprowadzając gości przyjeżdżających do Klimontowa, pokazali im, że tutaj ten szlak bojowy rozpoczynał się, ale kończył się czymś, o czym trzeba przypominać również innym narodom. Szanowni Państwo, powinniśmy pamiętać o tych, którzy oddali życie w walce o wolność, bo jest to naszym obowiązkiem. Nie tylko państwowym, ale każdego z nas obowiązkiem jako ludzi mieszkających dzisiaj w wolnym kraju. Chwała bohaterom!
Dziękuję za wystąpienia. Za chwilę nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika i jego poświęcenie. Pomnik odsłonię. Tadeusz Rutkowski, syn kaprala pilota Aleksandra Rudego ze Szczelonego nad Orawką. Pani Elżbieta Moskowczenko, Komitet Budowy Pomnika Lotników. Grzegorz Cichy, burmistrz gminy i miasta Proszowice. Doktor Maciej Korkuć, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie. Pułkownik pilot Stanisław Wojdyła, prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojska Polskiego w Krakowie. Pani Aneta Kotyza, przewodnicząca KGW w Klimontowie. Pan Grzegorz Piwowarski, prezes OSP w Klimontowie. Pani Joanna Piwowarska, sołtys Klimontowa. O modlitwę i poświęcenie pomnika proszę księdza Wiktora Mentera. Z Eucharystię polecaliśmy miłosiernemu Bogu wszystkich naszych rodaków, którzy na różnych frontach wojen, powstania i obozach oddali swoje życie w obronie ojczyzny za wolność naszą i waszą. Walczyli bowiem często także w obronie innych narodów. Prosiliśmy, aby Bóg zechciał przyjąć ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością, dla ocalenia której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełnienia wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Prośmy Boga, aby poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas, żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości, i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Za moment nastąpi odczytanie apelu pamięci. Ania, patrz! Brawo! Patrz! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Małopolski, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci w Klimontowie w przededniu 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej z okazji odsłonięcia pomnika lotników 24. Eskadry Rozpoznawczej Armii Kraków, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, oddajemy cześć i składamy hołd wszystkim naszym rodakom, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym.
a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wołam żołnierzy z Westerplatte i Helu, obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, bohaterów z Nadwarty i Bzury, spod Mławy i Zborów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, walecznych ułanów spod Krojant i Mokry, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Wzywam wszystkich bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się niemieckiej i sowieckiej agresji. Stańcie do apelu! Formuluję! Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarni Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziorców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu! Wzywam policjantów, strażaków, kolejarzy, pocztowców, nauczycieli, leśników, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony trwali w walce godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Was wołam, bohaterscy lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu oraz na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, operacji Burza i Powstania oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wołam lotników 24. Eskadry Rozpoznawczej Armii Kraków, podporucznik Tadeusz Prędecki, kapral Rudolf Widuch, którzy zginęli broniąc niepodległości ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Stańcie do apelu! Słowo apelu! Wzywam pilotów 24. Eskadry Rozpoznawczej, którzy walczyli w powietrzu na frontach II wojny światowej i na obczyźnie oddali życie za ojczyznę. Kapitan Roman Miarczyński, kapitan Aleksander Paszkowski, kapitan Antoni Pułczyński, porucznik Andrzej Minkiewicz, porucznik Kazimierz Wójcicki, porucznik Feliks Sobieralski, porucznik Władysław Brzozowski, porucznik Stanisław Pietruszka, porucznik Adam Gisman, porucznik Konrad Jerzewski, porucznik Bolesław Peszkowski, starszy sierżant Jan Woźny, starszy sierżant Stanisław Mierniczek, starszy sierżant Mieczysław Zakrocki, sierżant Jan Banyś, plutonowy Mieczysław Słoma, kapral Zygmunt Gajk, kapral Jan Pawlak. Wołam wszystkich żołnierzy polskich poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ran oraz zaginionych i zamordowanych przez niemieckiego i sowieckiego okupanta. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do was się zwracam, potomni bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę. Nie zapomnijcie, to z ich krwi wzrosła wolna i niepodległa Polska, która dzisiaj oddaje im najwyższą cześć.
Niech ich postacie i czyny utrwalone w historii narodowej i dziejach oręża polskiego będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń przykładem patriotyzmu, wierności żołnierskiej przysiędze i oddania ojczyźnie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Na cześć poległych lotników 24. Eskadry Rozpoznawczej Armii Kraków. Salwa honorowa! Kompania, marsz, marsz! Drugi szereg, krok w tył, marsz! Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą! Pan! Ładuj! Salwą! Pan! Zabezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Drugi szereg krok na wprost! Marsz! Na prawo! Patrz! Zapraszam delegację do składania kwiatów i wiązanek przed pomnikiem. Kwiaty składa Ryszard Pagan i Demolita składa burmistrz gminy miasta Proszowice, zastępcą Zbigniewem Nowakiem oraz przedstawicielami Komitetu Pomnika. Kwiaty składa poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, pan Stanisław Bukowiec. Kwiaty składa dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Stalicach, pułkownik pilot Paweł Wigos. Kwiaty składa starosta powiatu proszowickiego, pan Grzegorz Piuro.
Kwiaty składa pan Wiesław Anton, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego oraz radny Wojciech Zatkowski. W imieniu mieszkańców ulicy Armii Kraków w Praszowie. Składa inspektor Paweł Piętka, komendant powiatowy policji w Proszowicach oraz podinspektor Artur Troga, naczelnik Wydziału Prewencji. Kwiaty składa delegacja krakowskiego klubu seniorów lotnictwa, prezes Leszek Krakowski. Kwiaty składa dr Maciej Kosiuk, naczelnik oddziałowego biura upamiętniania walki i męczeństwa. Kwiaty składają przedstawiciele strażackiej dywizji piechoty Armii Krajowej. Kwiaty składa Andrzej Król, sołtys Serca Trniowa wraz z mieszkańcami. Kwiaty składa pani dyrektor Elżbieta Kociew, delegacja ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie im. Świętej Jadwigi Królowej. Kwiaty składają dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli gminy Proszowice. Kwiaty składa Szkoła Podstawowa imienia Armii Kraków. Kwiaty składa Stowarzyszenie Wolność i Niezawisłość.
nie jestem profesjonalistą, ale jednak chciałabym przekazać moje osobiste spojrzenie na czas budowy pomnika. Będę się wspomagać. Mnie i moim synom, zapewne jak w wielu rodzinach, historia okresu wojny w Klimontowie znana była z przekazu bezpośredniego moich rodziców. Mama urodziła się i okres wojny spędziła w Klimontowie. Jest jednym z ostatnich świadków, a miała w tym czasie 10 lat, które oglądały z bliska karasie, a nawet miały możliwość zająć miejsce w kabinie. Do zgłębiania tematu przyczynił się jeden z artykułów sprzed wielu laty w internetowym Kurierze Proszowickim pana Mateusza Drożdża, oparty na faktach historycznych i relacjach. Pomysł budowy pomnika zrodził się po jednej z takich relacji kilka lat temu. Idea powróciła przed 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, ale powstał tylko szkic małego pomnika. Niezależnie od naszych pomysłów rozwijała się koncepcja tablicy pamiątkowej na budynku lokalnej szkoły. Również pan Jerzy Drożdż od początku interesował się tym zagadnieniem i potrzebą upamiętnienia lotników. I w istocie to za jego sprawą osoby z różnymi pomysłami spotkały się, by wspólnie rozmawiać o lokalnej historii. W gronie tym była przewodnicząca KGW Aneta Kotyza, bez której ten pomnik zapewne nie miałby szans powstać w tym czasie, kiedy nam się to udało. Jak zwykle otwarta na pomysły, więc temat został podjęty natychmiast. Przełomową jednak była decyzja kilku pań z KGW o przystąpieniu do jednego z programów grantowych Fundacji Orlen. Jednak czas na napisanie i złożenie wniosku był krótki, do tego reżim sanitarny COVID-19 niesprzyjający kontaktom wymagały pełnej mobilizacji. 1 maja 2020 KGW zorganizowało spotkanie, na którym ostatecznie zapadły decyzje o budowie pomnika, utworzeniu komitetu budowy pomnika, pozyskiwaniu środków. I tak to się zaczęło. Szczęśliwie nie pozostałyśmy z pomysłem same. Znalazłyśmy wsparcie burmistrza gminy i miasta Proszowice, pana Grzegorza Cichego, który również do komitetu przystąpił. Pomysłem naszym zainteresował się również przedstawiciel seniorów lotnictwa wojskowego RP, pan pułkownik pilot Stanisław Wojdyła, radny Mieczysław Krzynówek oraz pani sołtys Janina Piwowarska. Joanna Piwowarska. OSP użyczyło teren. Radny dzielnicy trzeciej Prądnik Czerwony, honorowy członek Komitetu Budowy Pomnika, pan Mateusz Drożdż napisał o naszej inicjatywie znakomite promujące artykuły prasowe. Pan dr Kamil Moskowczenko bezinteresownie wykonał projekt pomnika wraz z otoczeniem oraz całą oprawą graficzną. Pomimo trudnego czasu nadal nas wspierają i motywują. W gronie honorowych członków Komitetu Budowy Pomnika znalazł się marszałek Małopolski pan Witold Kozłowski i wiele innych znakomitych osób. W naszych działaniach nie mogliśmy pominąć środowisk lotniczych. Odbyło się spotkanie z dyrekcją Muzeum Lotnictwa Polskiego, Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie. Krakowskim Klubem Seniorów Lotnictwa. Z ramienia inspektora sił powietrznych generała dywizji Jacka Pszczoły honorowy pan patronat przejęła 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Balicach. Honorowym patronatem i wsparciem finansowym projekt objął oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, oddziałowe biuro upamiętniania walk i męczeństwa. We wrześniu 2020 roku odbyło się spotkanie z wójtem gminy Jabłonka, połączone ze złożeniem kwiatów na grobie poległych
lotników, a w lutym 21 spotkanie z rodziną Rutkowskich, potomkami pilota Aleksandra Rudego, który stacjonował w Klimontowie, a którego samolot Karasz PZL-23B został zestrzelony w trzecim dniu wojny nad Orawką. Dwóch członków załogi zginęło, podporucznik obserwator Tadeusz Prendecki i kapral strzelec Rudolf Widuch. Ich miejsce ostatniego spoczynku to cmentarz przykościelny w Orawce. Ocalały po skoku ze spadochronem plutonowy pilot Aleksander Rudy dostał się do niewoli. W naszych działaniach poszliśmy dalej. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Rady Gminy i Miasta Proszowice z propozycją nadania nazwy ronda w Klimontowie imieniem lotników 24 Eskadry Rozpoznawczej, jednej z najlepszych polskich eskadr walczących w kampanii wrześniowej 39. I to temat do realizacji, oczywiście po konsultacjach społecznych. Zamierzamy również utworzyć ścieżkę historyczną, edukacyjną, aby każdy odwiedzający pomnik mógł poznać powód jego lokalizacji. Ale również pozyskaliśmy zgody właścicieli gruntów na terenie byłego lotniska celem eksploracji za pośrednictwem Stowarzyszenia Bojowe Schrony Proszowice. To w rękach wojewódzkiego konserwatora zabytków. Tak więc nie wszystkie zakładane plany udało nam się zrealizować. Tematu jednak nie zamykamy. I tak, 11 kwietnia bieżącego roku odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego fundament z konieczności w ograniczonym gronie, a 21 kwietnia stanęła kamienna część pomnika. Projekt wsparło wiele osób i instytucji, którym leży na sercu pamięć historyczna. Dziś z dumą możemy stanąć przy pomniku pamięci lotników 24 Eskadry Rozpoznawczej, wierząc, że pamięć o lotnikach i lotnisku polowym w Klimontowie nie zaginie wraz z ostatnimi świadkami. Cel główny został osiągnięty. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję. Szanowni Państwo, każde dzieło plastyczne tego rodzaju ma trzy bardzo ważne elementy. Pierwszy to jest materia, drugi to jest forma, a trzeci to jest treść. Jeżeli chodzi o materię w tym wypadku, to jest materiał budowlany, po prostu materiał budowlany. Ten pomnik powstał z kamienia zwanego wapieniem pińczowskim. Pierwsze użycie tego materiału w Polsce to jest Wawel, początek praktycznie historii Polski, około 1000 roku. To są pierwsze ślady używania tego kamienia. Cała historia tego regionu, Małopolski, jest zapisana w kamieniu pińczowskim, tak zwanym pińczaku. Bardzo szlachetny materiał, ma swoje wady, ale jest tak bardzo nasz, że nie wyobrażam sobie innego materiału, który mógłby się tu pojawić. Kościoły kolegiackie, bazyliki, katedry, elementy monarszych siedzib, zamków, to był ten kamień przez całe wieki i bardzo się cieszę, że ta historia nadal jest w tym materiale zapisana. Myślę, że znaczenia spiżu, brązu, jego symboliki nie trzeba wyjaśniać. To jest materia, teraz forma. Bardzo zależało mi na tym, żeby ten pomnik miał formę odpowiadającą miejscu, w którym się znajduje. Budynek, przed którym stoimy, ma jakieś 120, może 130 lat. W pobliżu był zabytkowy dwór, nieco dalej jest siedziba jeszcze chyba carskiej administracji z okresu Mikołaja II. To jest środowisko architektoniczne, które domaga się pewnego szacunku. Uważam, że to nie jest miejsce na eksperyment artystyczny. W związku z tym zaproponowałem tak klasyczną, tradycyjną, historyczną wręcz formę, jaka była możliwa. Chciałbym tą formą wyrazić przede wszystkim szacunek dla tych, którzy 80 i 100
jeszcze więcej lat temu tworzyli polską kulturę. Jeden z moich przyjaciół powiedział, że ten pomnik wygląda jak z któregoś z wileńskich cmentarzy. Ja uważam, że to jest komplement dla mnie. Właśnie na tym mi zależało, żeby to był pomnik, który będzie, którego forma będzie bardzo, bardzo bliska temu, co stanowi o tradycji historycznej i tradycji patriotycznej w Polsce. Ostatni parametr to jest treść. Treść mniej więcej widać, można ją też przeczytać. Ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na rzecz, która z uwagi na dzisiejszą pogodę może nie jest taka oczywista. Ten pomnik ma swoją stronę słoneczną i stronę cienistą. Strona słoneczna to jest strona bohaterstwa, którą chciałbym wyrazić za pomocą liści dębu, które są zawsze w kulturze, od zawsze w kulturze od czasów rzymskich chyba symbolem męstwa i dzielności. Ten emblemat ma nam przypominać o tym, czemu ten pomnik jest poświęcony, ale przede wszystkim bohaterstwo, dzielność, akcja, która wówczas się tu wydarzyła, bo to jest pomnik również tego, że ci żołnierze tu byli, nie tylko tego, że byli bohaterami, ale że byli u nas w Klimontowie. I pomnik ten ma również stronę cienistą, to są ofiary. Chciałbym w ten sposób powiedzieć o tym, że pamiętamy o ofiarach, one są niezwykle ważne, ale nasza historia nie jest budowana wyłącznie na pamięci o ofiarach, ale przede wszystkim na męstwie i bohaterstwie, na tych najbardziej pozytywnych elementach tego, co nazywamy patriotyzmem. Jaka jest ta forma, każdy widzi, nie muszę o niej chyba wiele opowiadać. Ważna jest również ta płyta, która z tyłu informuje nas o tym, kto i kiedy i gdzie zginął. To jednak robi olbrzymie wrażenie, kiedy widzi się te kolejne formuły, Morze Północne, Wielka Brytania, Niemcy. To jest niezwykle poruszające w moim przekonaniu, w tej historii, którą upamiętniamy. Drugą częścią zadania, które wykonałem dla komitetu, to jest identyfikacja wizualna całego wydarzenia. Państwo możecie, czy mogliście ją obserwować na kolejnych plakatach, które się pojawiały, ulotkach informacyjnych i tak dalej. Zająłem się tym projektem z wielką przyjemnością i satysfakcją, ale nie byłoby tego absolutnie, gdyby nie uprzejmość i niezwykle piękny gest pana doktora Tomasza Kopańskiego, który udostępnił mi do wykonania tej materii. To powinno być na tym plakacie ostatnim zaznaczone. Z mojej winy nie jest, ale na wszystkich pozostałych jest. Pan Tomasz Kopański ma niezwykłe archiwum fotografii 24 eskadry. Materiały absolutnie niedostępne. Chyba w całym świecie nie ma takiej kolekcji drugiej. I on te materiały bezinteresownie udostępnił do wykorzystania w zaprojektowaniu komunikacji wizualnej tego wydarzenia, za co bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu, czuję się zaszczycony, mogąc służyć w takim dziele, jakie tutaj powstało. Dziękuję uprzejmie. W związku z dzisiejszą uroczystością na ręce pana burmistrza wpłynęły listy. Teraz proszę pana burmistrza o odczytanie listów okolicznościowych. Szanowni Państwo, w uzupełnieniu tej historii, o której powiedział pan doktor, dosłownie dwa słowa. To jest dawna wozownia, to jest dawny spichlerz dworski, wybudowany przez rodzinę Dziedzickich. I to innym celom służyło, ale we wrześniu 1939 roku, dokładnie 25 sierpnia, przyjechał tutaj rzut kołowy. Amunicja, paliwo, bomby i w dworze, obok już niestety nieistniejącym, stacjonowali lotnicy, a mechanicy i personel naziemny stacjonował w szkole. Dlatego to miejsce zostało wybrane, bo niedaleko lotnisko, dwór, miejsce, gdzie były też przechowywane amunicja, paliwo i miejsce stacjonowania lotników. Także historia się tak właśnie tutaj przy tym budynku splata. Otrzymałem list od poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Urszuli Augustyn, która dziękuję za zaproszenie,
wspomina o tym, że 24. Eskadra była jedną z najlepszych lotniczych jednostek bojowych i podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania pomnika i nie pozwalają zapomnieć o historii tego miejsca. Wypełnieniem testamentu polskich lotników w naszym pokoleniu powinna być przyzwoitość, szacunek dla drugiego człowieka i uczciwa praca, z wyrazami szacunku, Urszula Augusty. Natomiast otrzymałem jeszcze jeden list od wójta gminy Jabłonka, tam gdzie leżą polegli lotnicy, którzy startowali 3 września z lotniska polowego w Klimontowie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste odsłonięcie pomnika lotników 24. Eskadry Rozpoznawczej Armii Kraków. W imieniu własnym i samorządu gminy Jabłonka pragnę z tej okazji złożyć na ręce pana burmistrza wyrazy najwyższego uznania za podjęcie się trudu budowy historycznego pomnika, który będzie przypominał mieszkańcom oraz gościom o bohaterskiej postawie lotników, którzy z narażeniem życia i zdrowia we wrześniu 1939 roku wykonywali loty bojowe i rozpoznawcze z lotniska polowego w Klimontowie. Jestem przekonany, że dzięki inicjatywie budowy pomnika pamięć o bohaterskich czynach lotników 24. Eskadry przetrwa w pamięci potomnych i będzie kultywowana z pokolenia na pokolenie. Życzę, aby przy pomniku lotników odbywały się ważne uroczystości państwowe nawiązujące do bohaterskiej przeszłości naszego państwa oraz gminy i miasta Proszowice, z wyrazami szacunku wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak. Teraz proszę burmistrza gminy i miasta w Proszowicach o wręczenie pamiątkowych dyplomów dla osób zaangażowanych w powstanie pomnika. Proszę Państwa, jest tych dyplomów 40. Po wyczytaniu bardzo proszę, aby przed pomnik się zgłosić. Jeżeli ktoś się nie zgłosi, zostanie ten dyplom wręczony w późniejszym czasie. Odprowadzenia asysty wojskowej i pocztu sztandarowego Wojska Polskiego. Legiony to straceńców los, legiony to żołnierska buta, legiony to...